Była tu gdzieś Bartka, koło mnie. Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Goście, wspaniała załogo. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Państwu, że znaleźli Państwo czas, na pewno w trudnym okresie, w kalendarzu, który jest bardzo napięty, aby odwiedzić Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu mają bardzo głęboką tradycję lotniczą, sięgającą jeszcze okresów przedwojennych. Największą wartością tego zakładu to są właśnie ci ludzie, którzy tutaj są. To jest wspaniała załoga, która potrafi realizować wszystkie niezbędne działania, jakie tylko ktokolwiek potrafi tutaj zlecić. W tym zakładzie od kilku lat produkowany jest najlepszy, najlepiej sprzedający się, najbardziej powszechny, najbezpieczniejszy śmigłowiec, jakim jest śmigłowiec Black Hawk, który odpowiada na wiele wyzwań w obecnym czasie. Ten zakład dostarcza śmigłowce do wielu krajów i będziemy bardzo dumni i wdzięczni, jeśli będziemy w stanie też spełnić oczekiwania rządu polskiego w zakresie bezpieczeństwa kraju poprzez dostawę śmigłowców właśnie z tych zakładów. Ta załoga jest gotowa realizować te zadania bardzo szybko. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie i Pani Premier, proszę o głos. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chcę przywitać bardzo serdecznie wszystkich Państwa, całą załogę. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście przyjechaliśmy dzisiaj do Mielca z panem ministrem Macierewiczem. Jest z nami również pan wiceminister Domagalski, wiceminister rozwoju, ponieważ polski rząd jest zdecydowany, ażeby zakupy dla polskiej armii, dla polskiej armii dokonywać w polskich zakładach, w polskich firmach. W firmach, które znajdują się w Polsce, w których pracują Polacy, polscy pracownicy, w których również, które odprowadzają tutaj w Polsce podatki, co jest niezwykle istotne. To jest założenie, które postawiliśmy sobie już wówczas, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przygotowywało program, z którym później w kampanii wyborczej, również i tutaj w Mielcu, przypominam sobie, byliśmy. Program gospodarczy, w którym zakładamy, że naszym celem jest odbudowa polskiego przemysłu, reindustrializacja, stawianie na polską myśl technologiczną, budowanie gospodarki nowoczesnej, opartej o nowoczesne technologie, ale też wykorzystującą badania i rozwój, wykorzystującą polską myśl inżynierską, technologiczną. To jest nasz cel. My jesteśmy otwarci na współpracę z inwestorami zagranicznymi. Właśnie tutaj w Mielcu jest dobry przykład tego, że inwestor zagraniczny potrafił stworzyć takie warunki, ażeby ta firma mogła się rozwijać. Firma, która była w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnę Państwu, że to właśnie decyzja pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku doprowadziła do tego, że ten zakład został uratowany, został doinwestowany i dzisiaj możemy mówić, że zakłady mieleckie, tutaj te zakłady, w których się znajdujemy, są chlubą Polski. Ale pojawił się inwestor, który mądrze zainwestował, który pozwolił na to, żeby zakład nie tylko uratować, ale żeby się on mógł rozwijać. I dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy, możemy powiedzieć z dumą, to jest polski zakład. To jest polski zakład, bo tutaj w Polsce produkujący i tutaj płacący podatki, tutaj zatrudniający
polskich pracowników. I właśnie o to nam chodzi, żebyśmy szukali takich inwestorów, którzy będą na równych i na takich samych zasadach z polskimi przedsiębiorcami, z polskimi firmami, chcieli budować polską gospodarkę. Ale naszym celem, tym nadrzędnym, jest to, żeby polska gospodarka rozwijała się właśnie w ten zsynchronizowany sposób. To znaczy, jeżeli musimy dokonywać zakupów dla polskiej armii, to robimy tutaj to w Polsce. To chcemy, żeby polskie zakłady ten sprzęt produkowały. W ostatnich dniach było bardzo dużo mowy na temat przetargu na śmigłowce i rozmowach, które nie zakończyły się pozytywnie, rozmowach z kontrahentem francuskim. I chcę też Państwu od razu powiedzieć, że polski rząd był bardzo twardy w tych rozmowach i jasno postawiliśmy sprawę, że zależy nam na tym kontrakcie, ale musi to być kontrakt, który jest zrealizowany na zasadach wzajemności. Jeżeli Polska ma wyłożyć na zakup tego sprzętu kilkanaście miliardów, to oczekujemy, że będzie w ramach tego kontraktu offset, który wypełnia interesy polskiego państwa, bo obowiązkiem rządu polskiego jest bronić interesów polskiego państwa. I dokładnie w ten sposób przebiegały te negocjacje, za które chcę bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi rozwoju, panu ministrowi obrony narodowej. Ale nasz kontrahent nie chciał spełnić tych oczekiwań, nie chciał spełnić tych warunków, w związku z tym nie możemy dłużej czekać, bo potrzebujemy sprzętu dla polskiego wojska. Potrzebujemy sprzętu nowoczesnego, bezpiecznego, bo idzie przecież o życie żołnierzy, tych, którzy będą tymi śmigłowcami latali. Sprzętu opartego o właśnie nowoczesne technologie i też liczy się rachunek ekonomiczny. I polski rząd będzie konsekwentnie w swoich decyzjach właśnie kierował się takimi właśnie celami. Celami, którym nadrzędnym jest interes polskiego państwa, interes gospodarczy, interes obronny. Chciałam podziękować tym wszystkim z Państwa, którzy angażują się i angażowali się bardzo mocno w to, ażeby zakład w Mielcu mógł przetrwać nawet te trudne czasy i okresy. Są to z nami i pan marszałek Władysław Ortyl, jest pani wojewoda, jest pan europoseł Tomasz Poręba, któremu trzeba podziękować, parlamentarzystom, moim koleżankom, kolegom, naszym koleżankom, kolegom z naszego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że właśnie ten łańcuch ludzi dobrej woli, który wokół tego zakładu się utworzył, pozwolił na to, że dzisiaj możemy mówić o dobrej przyszłości dla zakładów w Mielcu, o czym z panem prezesem również rozmawialiśmy. Szanowni Państwo, jeszcze raz chcę podkreślić, rząd polski ma obowiązek strzec interesów polskiego państwa, polskich obywateli. W interesie polskiego państwa jest zakup nowoczesnego sprzętu dla polskich sił zbrojnych. Uważamy, że ten sprzęt powinien być produkowany w Polsce, powinien dostarczać nowoczesnych technologii tutaj w naszych zakładach, powinien być realizowany od początku do końca tutaj i tworzyć stałe miejsca pracy dla pracowników, którzy będą przy jego produkcji pracowali. To jest interes polskiego państwa, zarówno interes ekonomiczny, jak i ten nadrzędny związany z bezpieczeństwem. Dziękuję bardzo. Pani premier, panie prezesie, szanowni państwo, pracownicy tego wspaniałego zakładu. Przez cały czas towarzyszyła mi myśl, że Polska jest tak długo bezpieczna, jak długo ma własne, skutecznie działające, nowoczesne zakłady obronne, przemysłowe zakłady obronne. I tak jest w Mielcu. Stoimy w hali, która ma kilkadziesiąt lat i w hali, w której pracuje załoga, której średnia nie przekracza 30 lat. I to jest właśnie to zestawienie wraz z technologią, najnowocześniejszą technologią Stanów Zjednoczonych, amerykańską, realizowaną przez polskich inżynierów. To właśnie daje nam taką synergię, która pozwala czuć się bezpieczna. Tak długo, jak długo mamy takie zakłady, tak długo Polska może być bezpieczna. Dzisiejsza sytuacja potwierdza te słowa. Z tyłu za mną stoi egzemplarz
helikoptera, śmigłowca Black Hawk. Już niedługo, mam nadzieję, takimi śmigłowcami będą latały polskie siły specjalne. Po dzisiejszej rozmowie z panem prezesem wiem, że mogę spokojnie to powiedzieć, że jeszcze w tym roku i w tym tygodniu zaczną się rozmowy. W tym roku one uzyskają swoje zwieńczenie, a w przyszłym... Chciałem powiedzieć, że w przyszłym roku zaczną się dostawy. Nie, to nieprawda. Już z tego, co wiem, w tym roku pierwsze śmigłowce pozwalające na realizację ćwiczeń przez siły specjalne zostaną im dostarczone. To pokazuje, jakim potencjałem Polska dysponuje, to pokazuje, jakim potencjałem Mielec dysponuje, jakim potencjałem dysponuje cała Lotnicza Dolina, bo trzeba pamiętać, że w ten kontrakt będą wliczone także zakłady w Łodzi, które będą gwarantowały serwis i obsługę tych samolotów. A więc panowie do pracy, a my do realizacji zamówień, które rychło wynegocjujemy. Jestem przekonany, że dzięki temu Polska będzie rozwijała, polskie technologie będą się rozwijały, polski przemysł będzie się rozwijał. My będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy krajem nowoczesnym, a nasza armia, że dysponuje sprzętem, który sprawi, że żaden przeciwnik nie będzie nam groźny. Dziękuję bardzo.